cztery ręce. Na cztery ręce. Na cztery ręce. Na cztery ręce. Na cztery ręce. Naszym gościem jest Sławomir Wojtkowski, dyrektor Warszawskiej Szkoły Reklamy, ekspert także od reklamy społecznej. Zanim będziemy o niej rozmawiać, sprawdźmy, co Polacy wiedzą o kampaniach społecznych. Czy wiecie, co to jest kampania społeczna? Pytała Marta Kowalczyk. Z działaniem na rzecz innych osób, na rzecz społeczeństwa. Z protestem. Z organizowaniem pewnej liczby osób, ludzi. Walka społeczeństwa przeciw normom postawionym przez rząd. Tak mi się skojarzyło. Kojarzy mi się z nagłośnieniem jakiegoś tematu, by uświadomić ludzi w pewnych kwestiach, pokazać im temat z różnych stron, by mogli sobie wykształtować jakąś opinię na dany temat. Poinformowanie o pewnym zjawisku ludzi. Kampania społeczna, myślę, że to jest zorganizowane działanie mające na celu osiągnąć pewne cele, jakie sobie zakładają ludzie, którzy ją tworzą. Jest to kampania mająca na celu uświadamianie społeczeństwa na jakiś temat. Przypominam sobie, jak kilka lat temu w ramach różnych festiwali filmowych zaczynały pojawiać się takie moduły prezentujące reklamy społeczne, kampanie społeczne z różnych części świata. I to było w dobrym tonie wybierać się na takie pokazy i to było coś zupełnie nowego na naszym rynku. Powiew świeżości, tak. Tak, te wypowiedzi z sądy zebranej przez Martę Kowalczyk chyba pokazują, że z tematem kampanii społecznych już co nieco się obeznaliśmy. Trochę się obeznaliśmy, ale tutaj widzę, że osoby, które brały udział w tej sądzie, bardzo szeroko definiują to pojęcie, czy definiują, czy odkreślają, bo wychodzą poza reklamę. Tak było zadane pytanie i to zrozumiałe. To ciekawe to było. A czym wobec tego jest reklama społeczna? Ja myślę, że to trzeba powiedzieć sobie tak, że po pierwsze, tak jak każda reklama, ona musi być w mediach. Poza mediami nie ma reklamy. Po drugie, nie tylko informuje, czy przekazuje pewne informacje, ale nakłania do czegoś, do określonych zachowań, do przemiany sposobu myślenia, jeśli mówimy o kampaniach społecznych, o reklamie społecznej. I oczywiście musi spełniać takie założenia, które reklama w mediach spełnia, czyli to musi być krótki komunikat, perswazyjny, wyrazisty, przyciągający uwagę i tak dalej. A czego one najczęściej dotyczą? To jest bardzo szerokie spektrum. Myślę, że trzeba by było powiedzieć tak, chyba w Polsce takim zagadnieniem, które najczęściej jest podejmowane, to jest bezpieczeństwo ruchu drogowego. Tutaj na wszelkie możliwe sposoby nas ci reklamodawcy społeczni ostrzegają, żeby po alkoholu nie jeździć, na kacu nie jeździć, żeby zapinać pasy, żeby zwalniać, uważać na warunki na drodze i tak dalej. Ale oczywiście dotyczą kampanie społeczne, także zdrowia publicznego, dotyczą nałogów, a właściwie walki z nałogami, dotyczą też w jakimś stopniu dobroczynności, bo to nic innego jak reklamy społeczne zachęcają nas, żebyśmy dzielili się podatkiem, tym 1%, ale nie tylko, żebyśmy wpłacali na różne konta, które są, podejmują instytucje, które podejmują wartościowe inicjatywy. Dzisiaj będziemy mówić o tych kampaniach udanych i tych trochę mniej udanych. Również na naszym profilu na Facebooku pytamy Was o to, czego przede wszystkim powinny dotyczyć reklamy społeczne i jakie tematy powinny podejmować. I za chwilę powrócimy do tego tematu. Sławek Wojtkowski z Warszawskiej Szkoły Reklamy jest dzisiaj naszym gościem. Rozmawiamy na temat reklam społecznych. Te reklamy, tak jak wspomniałeś, bardzo często tutaj w Polsce dotyczą chociażby bezpieczeństwa na polskich drogach i często są to reklamy szokujące. Czy rzeczywiście reklama społeczna musi sięgać po takie drastyczne środki, żeby zwrócić naszą uwagę na pewne problemy? Zapewne nie musi, ale coraz częściej tak się dzieje i będzie się działo, bo reklam jest coraz więcej, reklam społecznych jest coraz więcej inicjatyw i w tym chaosie medialnym, chaosie informacyjnym, żeby wyłowić jakiś interesujący komunikat, to musi w tym komunikacie być coś, co nas do tego skłoni. No i wielu twórców uważa, że dobrym sposobem przyciągnięcia uwagi jest szok, a szczególnie ci, którzy robią reklamy społeczne, tak uważają, bo tutaj wiadomo, że cel jest szczytny, w związku z tym cel uświęca środki, więc nawet zszokowanie społeczeństwa, czy nawet zbulwersowanie jakoś się da wybronić. Reklama komercyjna trochę z większą rezerwą podchodzi do tego
do tego środka wyrazu, jakim jest szok. Ale czy bywa, że straszenie jest dobrym sposobem na uczenie nas nowych postaw? Kiedy przygotowywano w zeszłym roku kampanię w Polsce dotyczącą zapinania pasów przez pasażerów, wiem, że jej twórcy rozmyślali nad bardziej szokującymi właśnie rozwiązaniami i zrezygnowano z nich, między innymi podobno dlatego, że polski odbiorca nie najlepiej reaguje na tak ostre komunikaty. To też zależy od tego, do jakiego społeczeństwa, do jakich ludzi wychodzimy z komunikatem? Oczywiście tak. I rzeczywiście wydaje się, że Polacy jeszcze z tym szokiem w reklamie i z takimi reklamami kontrowersyjnymi nie są za pan brat i robią na nich silniejsze wrażenie być może niż na innych nacjach, które są mają dłuższą historię reklamy i są bardziej oswojone, że tak powiem, z takimi środkami wyrazu. Być może dlatego jeszcze nie mamy aż tak szokujących reklam w Polsce i nie ma ich zbyt wiele. Ale no, pytanie, czy straszenie może tutaj odnieść dobry skutek? Może. Z badań wynika, że oczywiście tak. Ale jednoznacznie wynika też taka podpowiedź, że jak kogoś straszymy, albo szokujemy, albo stosujemy inny drastyczny środek wyrazu, wtedy dobrze jest pokazać, co ten ktoś, kto jest właśnie przestraszony, powinien zrobić, żeby wyjść z tej sytuacji strachu. Jak tego nie pokażemy, tylko po prostu przestraszymy, kampania może być zupełnie nieskuteczna. Może taki odbiorca w ogóle się nie przejąć takim komunikatem. Wydaje mi się, że w przypadku kampanii społecznych bardzo często jest, no właśnie te reklamy są stworzone przy pomocy zupełnie różnych środków. Albo to są reklamy strokujące, albo bardzo dowcipne i bardzo lekkie. Nie ma tych takich kampanii czysto informacyjnych, które by po prostu informowały o jakimś problemie. One są zrobione z takim pełnym rozmachem, albo na jednym, albo na drugim biegunie. Rzeczywiście jest tak, że reklamy społeczne chętnie wykorzystują emocje, oddziaływują na emocje i na tych emocjach się skupiają. I rzadziej zdarzają się racjonalne kampanie, takie, które podają nam liczby, wyliczenia, przekonują, odwołują się do intelektu, do racjonalności odbiorców i na tym bazują. To rzadkość. Natomiast masz rację, że to oczywiście albo z jednej strony szok, drastyczność, emocje negatywne, które zauważmy, że w reklamie komercyjnej występują arcyrzadko, a z drugiej strony emocje takie pozytywne, poczucie humoru, wykorzystanie humoru w reklamie społecznej, tak, no to jasne, zdarza się. I chyba te reklamy są bezpieczniejsze. No a tam gdzieś po środku, to zawsze jest to ryzyko, że reklama by pozostawiła obojętnym widza, słuchacza, czytelnika, a tego nikt by nie chciał, przynajmniej nie reklamodawca. Nasi słuchacze mają różne pomysły na to i różne sugestie dotyczące tego, o jakich problemach powinny mówić kampanie społeczne i reklama społeczna w Polsce. Między innymi Karolina proponuje takie tematy jak tolerancja, bezpieczny seks, przemoc. W innych wpisach pojawia się na przykład kosmopolityzm, przemoc psychiczna w rodzinie, przemoc wobec dzieci, ale także, co ciekawe, zgubny konsumpcjonizm. Była już reklama społeczna o zgubnych skutkach nadmiernej konsumpcji. Tak, oczywiście. No na świecie sporo jest takich kampanii. U nas jest Dzień bez zakupów, ale jeszcze niezbyt nagłośniony. No czekamy na taką dużą, spektakularną kampanię z tego zakresu. Tematy, które tutaj były wymienione, też pokazują jedną ciekawą rzecz, mianowicie, że reklamy społeczne są kontrowersyjne, bywają kontrowersyjne, nie tylko ze względu na użyte środki wyrazu, ale ze względu na podejmowane problemy, bo to nie są takie problemy, często jednoznacznie społecznie pozytywne bądź negatywne. Czasami to są problemy, o które się spieramy. Sławek Wojtkowski cały czas w naszym studiu, a za chwilę postaram się porozmawiać o konkretnych przykładach twoich ulubionych, można tak powiedzieć, kampanii społecznych. Sławek Wojtkowski, dyrektor Warszawskiej Szkoły Reklamy. Rozmawialiśmy o tym, o czym są reklamy, ale czy są dobre? Czy powstają w Polsce dobre reklamy społeczne i właściwie co to jest dobra reklama? Co ona robi? To jest dobre pytanie. Jak wygląda? To jest dobre pytanie, bo lubimy patrzeć, odbiorcy lubią patrzeć na reklamy pod względem estetycznym, że są mniej lub bardziej powiedzmy piękne, artystyczne, że może są mniej lub bardziej ciekawe, intrygujące i tak dalej. To oczywiście wszystko jest ważne, natomiast najważniejsza jest w reklamie tak samo społecznej, jak i komercyjnej skuteczność. I tak naprawdę w jakim stopniu reklama osiąga cele, to jest
klucz do wszystkiego. Także mogą nam się oczywiście poszczególne przekazy, każdy ma do tego prawo, pod względem estetycznym mniej lub bardziej podobać. Natomiast trzeba pamiętać, że nie zawsze reklamy skuteczne to są właśnie te, które podziwiamy, które lubimy, którymi się dzielimy, czasami wysyłając sobie e-mailami czy wskazując ich miejsce w sieci. To nie jest to samo. A jak się mierzy skuteczność? Można w ogóle zmierzyć? No trzeba zrobić badania. Albo taki cel dobrać kampanii, żeby no, sam dało sobie znać, tak? Na przykład no, można po ilości telefonów na jakąś infolinię zawsze poznać, czy ta reklama działa, czy nie. Jedna z pierwszych społecznych w Polsce, bo Zupa była zasłona, która promowała niebieską linię. Jakby tam skuteczność w jakimś stopniu mierzyła się sama, ponieważ ona była zrobiona po to, ta kampania, żeby ludzie na tą niebieską linię dzwonili. No i oczywiście wzrost liczby telefonów w jakimś stopniu o tym nas informował, czy to było skuteczne działanie, czy nie. Czy jest jakaś reklama, którą uważasz za wzorcową reklamę społeczną, twoja ulubiona? No nie, takiej nie ma. To nie ma ideału i w reklamach społecznych, i w reklamach komercyjnych jeszcze taka nie powstała i pewnie nigdy nie powstanie, ale no cóż, zawsze podziwiam te kampanie, w których autorzy no, na tyle dobrze je zaplanowali i na tyle dobrze zmierzyli ich skuteczność, że potrafią udowodnić, że one rzeczywiście były skuteczne. No i to jest, to zawsze budzi mój podziw. Oczywiście też tak jak każdy lubię reklamy, które są ciekawe, śmieszne, piękne, natomiast no, zawsze zadaję sobie to pytanie, czy aby to piękno i ten żart odnosi pożądany skutek. No a jak jest z tym skutkiem, pięknem, kunsztem robienia reklam społecznych w Polsce na tle reklam społecznych na świecie? Jakim jesteśmy tutaj rynkiem? Jak daleko już zaszliśmy? Bo w sumie to u nas bardzo młode zjawisko. No, myślę, że nie ma co narzekać. Kampanie społeczne, tak jak i reklamy komercyjne, są coraz lepsze, są na coraz wyższym poziomie. I mamy też swoją specyfikę. Trudno może mówić o jakiejś polskiej szkole reklamy społecznej, ale widać, że ci, którzy przygotowują od strony kreatywnej kampanie społeczne, o właśnie Polakach myślą, wymyślając ich treść i środki przekazu, które tam są. I myślę, że to warto zauważyć. Może niekoniecznie te wszystkie kampanie podobałyby się gdzieś za granicą, natomiast w Polsce no, działają. Taka prosta adaptacja, że ktoś gdzieś tam wpadł na fajny pomysł kreatywny, nie wiem, w Londynie czy w Nowym Jorku i teraz pokażemy to w Warszawie, to właśnie by nie zdał egzaminu, szczególnie w reklamie społecznej. Mieliśmy nawet przykład dosyć kompromitujący chyba filmu promującego Warszawę, który no, był taką próbą kalki i właściwie skończyło się katastrofą o tyle, że bardzo szybko stał się obiektem żartów. Tak, i tak. Szczególnie w środowisku internetowym, w którym te kampanie i reklamy funkcjonują, to chyba bardzo szybko i coraz łatwiej może zmierzyć i popularność i skuteczność tej reklamy właśnie dzięki temu, jak ona żyje w sieci. W jakimś stopniu tak, tylko no jednak takie proste opinie wyrażane przez internautów czasami są no wyrażane w sposób szczególnie skrajny, czasami wystarczy kilka negatywnych opinii, żeby już no wiele osób poszło tym tropem. Także tutaj z pewną ostrożnością, ale oczywiście warto brać pod uwagę to, co te komentarze internetowe, tak, są też wartościowe. Warto się również przyjrzeć, jak kampanie społeczne są realizowane w różnych miejscach na świecie. Tak, ja bardzo lubię śledzić nawet w internecie, w jaki sposób przedstawia się różne ważne tematy we Francji. To są tematy bardzo często realizowane, reklamy bardzo często realizowane przez znanych reżyserów. Pojawiają się nazwiska osób zaangażowanych w proces tworzenia takiego filmu. No i rzeczywiście są to takie małe miniaturki filmowe, na które publiczność zgromadzona przed telewizorami czeka, bo po prostu są bardzo dowcipne i w bardzo wdzięczny sposób potrafią różne tematy przedstawiać. No tak, jest to też pewien honor też już w Polsce angażować się w kampanie społeczne. No wiadomo, że tutaj albo twórcy tych reklam w ogóle nie biorą pieniędzy, albo biorą tylko, że powiem, po kosztach, ale no jest to pewien splendor zrobić dobrą kampanię społeczną no, w szczytnym celu. O tym, kto sponsoruje kampanie społeczne i kto na nich też korzysta, będziemy jeszcze dzisiaj mówić z naszym gościem. 22 minuty przed północą rozmawiamy o kampaniach społecznych i o tym, czy mogą być skuteczne. O to też pytała Marta Kowalczyk w sądzie, czy wierzymy w to, że reklamy i kampanie społeczne mogą nas zmieniać.
Jeżeli cel jest pozytywny, to tak. Myślę, że ludzie mogą wiele zmienić i mają wpływ na wiele spraw, także myślę, że to jest skuteczne. Kampanie są skuteczne, ale uważam, że w wielu sprawach jednak negatywnie oddziaływują na społeczeństwo i że są w wielu przypadkach tak naprawdę zbędne. Bez nich czasem nie moglibyśmy zdobywać wiedzy na dany temat. Nie tyle można w nie wierzyć, co też należałoby dążyć do tego, aby było ich jak najwięcej. Twoim zdaniem kampanie społeczne zmieniają jakoś naszą świadomość? Kształtują nas jako obywateli. Mogę troszeczkę tak jakby, może nie tyle co oswoić się z tym zagadnieniem, ale tak inaczej spojrzeć na nie. Uważam, że kampanie społeczne zdecydowanie zmieniają naszą świadomość, pozwalają nam podejmować lepsze decyzje. Myślę, że potrafiłabym zmienić swoją postawę na dany temat właśnie przez jakąś kampanię. Dużo pozytywnych odpowiedzi, właśnie. Dużo nadziei, a jak jest naprawdę? Tak naprawdę bywa różnie, jak to z reklamami. Tak, uderzające to było dla mnie też, że nikt nie powiedział, ach, nie ma żadnego wpływu, to wyrzucone pieniądze i szkoda czasu antenowego i tych plakatów drukowanych. No cóż, wiadomo, z reklamami to jest tak, tak samo komercyjnymi, jak i społecznymi, że wiele z nich to są reklamy skuteczne i nie do końca wiadomo dlaczego, chociaż wiemy na ten temat już coraz więcej. Część kampanii to spektakularne porażki i też nie do końca wiadomo dlaczego. Możemy z dużym prawdopodobieństwem planować skuteczność kampanii, ale pewni do końca nie będziemy. Także reklamy społeczne tutaj jakby nie odstają od średniej. Ja chciałabym zapytać jeszcze o jeden temat, ponieważ chyba w wielu kampaniach społecznych w Polsce pojawił się temat HIV i AIDS. To znaczy to jest temat stosunkowo długo obecny i na billboardach, w spotach różnego rodzaju. Czy, czy tutaj mierzone były zmiany postaw? Czy jakoś możemy mówić, że się zmienia w jakąś stronę nasza świadomość i zachowania, dbałość o bezpieczeństwo? No, zmienia się ta dbałość o bezpieczeństwo, ale nie znam takich badań, które by odseparowały skutki samych reklam od różnych działań edukacyjnych, konferencyjnych i innych, które są prowadzone społecznie. Przynajmniej w Polsce nie spotkałem się z takimi badaniami. Natomiast, że rośnie świadomość społeczna, czym jest AIDS, jak mu zapobiegać i tak dalej, no to jest pewne, tak? Na to wskazują różne słupki liczb. Tylko tyle, że nie wiemy, w jakim stopniu wpłynęły na to reklamy, konkretnie reklamy. Na naszym profilu na Facebooku pytamy o to, jakie tematy warto by było jeszcze poruszyć w kampaniach społecznych. No i pojawia się kilka nowych pomysłów, wydaje mi się, na przykład poprawna polszczyzna. Całkiem chyba udany temat. Ciekawy temat, tak. Żeby reklamy nas uczyły pisania, unikania błędów ortograficznych i dobrego stylu, no to musiała być jakaś szeroko zakrojona i dosyć drobiazgowa kampania. Raczej myślę, że tutaj skuteczniejsza byłaby kampania, która promuje jakiś, nie wiem, portal, który nas tego uczy. Dla reklamy to prawdopodobnie za trudne zadanie. Inny z proponowanych tematów to zdrowe wychowanie. No też dobry pomysł. Mamy sporo kampanii społecznych, które odnoszą się do negatywnych zjawisk związanych ze zdrowiem. Ostatnio byłem proszony o komentarz w sprawie takiej kampanii amerykańskiej przeciwko otyłości, bo no, Amerykanie mają problem ten, który myślę, że tutaj w Polsce też już jest znany, to znaczy otyłości u dzieci. I tam są też kontrowersyjne kampanie i są całe protesty przeciwko kampaniom reklamowym, które w niedelikatny sposób pokazują otyłość u dzieci. Także to była taka dosyć kontrowersyjna kampania, a cały problem polega na tym, że wielu dorosłych nie zdaje sobie sprawy, wielu rodziców nie zdaje sobie sprawy z tego, że ich dziecko ma problem z otyłością. To jest szokujące. Może jeszcze bardziej niż te reklamy. Sławek Wojtkowski w naszym studiu. Jeszcze przez chwilę rozmawiamy na temat kampanii społecznych. Sławek Wojtkowski, dyrektor Warszawskiej Szkoły Reklamy, jest naszym gościem. Kto zazwyczaj inspiruje powstanie reklamy społecznej? Kto za nią płaci, a kto ją wykonuje? Kto inspiruje? No ten, kto jest powołany do tego albo odczuwa taką potrzebę, żeby zasygnalizować albo spróbować rozwiązać jakiś problem społeczny. To są różne instytucje pożytku publicznego, ale też i publiczne. Reklamodawcą w reklamach społecznych, chociaż często o tym nie wiemy, jest na przykład Komenda Główna Policji, ale też poszczególne ministerstwa, oczywiście fundacje,
różnego rodzaju instytucje, czasami samorządy lokalne też stoją za reklamą społeczną. Natomiast no, wykonują ją albo freelancerzy, albo agencje reklamowe. Jeśli mamy do czynienia z profesjonalnymi produkcjami, no to to są dokładnie ci sami wykonawcy, co przy reklamie komercyjnej. I wielkie budżety też? No nie, o tym trzeba powiedzieć, że o kampanię społeczną można zawalczyć tak, żeby nawet profesjonalna kosztowała niedrogo, bo i same pomysły kreatywne i realizacje odbywają się często po kosztach. Z kolei media, jeśli widzą, że to jest wartościowa kampania społeczna, a czasami się w jakiś sposób utożsamiają z problemem, który ma pomóc zwalczyć, no to tą przestrzeń udostępniają też za darmo. Więc tutaj czasami wielkie budżety nie są potrzebne. Mówiliśmy już dzisiaj o tym, że kampanie społeczne stają się coraz bardziej popularne w Polsce. Między innymi możemy w internecie chociażby znaleźć głosowania na te, które najbardziej się udały w minionym roku albo były największą porażką. Kto powinien decydować o tym, czy reklama odniosła sukces, czy nie? Czy to powinno być jakieś wąskie grono specjalistów, którzy po prostu znają się na rynku reklamy? Czy do takich głosowań powinna być dopuszczona również publiczność? Ja myślę, że jak głosuje publiczność, no to zawsze taki konkurs jest popularniejszy, można się wypowiedzieć i ma to swoją wartość, chociaż oczywiście o tym, która reklama czy która kampania społeczna powinna dostać tytuł kampanii roku, o tym to nawet nie specjaliści, to znaczy specjaliści mogą tylko odczytać werdykt tych, którzy przeprowadzili badania. Ja bym tak przewrotnie powiedział, że no, jeśli kampanie społeczne mają być skuteczne, a mają być i przede wszystkim mają być skuteczne, dopiero potem, czy w służbie tej skuteczności mogą być piękne, ciekawe, śmieszne i tak dalej, no to trzeba tą skuteczność potwierdzić w badaniach. Grono specjalistów, jasne, może dyskutować, z czego wynika taka czy inna skuteczność, może jakieś subiektywne tutaj sądy wypowiedzieć, włożyć, jakoś uzgodnić intersubiektywnie, natomiast tak naprawdę to z badań wynika, które kampanie są. Tak samo, no ale tutaj to znowu wracamy do punktu wyjścia, tak samo jest z reklamami komercyjnymi. Niektórych lubimy kampanie, niektóre nie lubimy, natomiast no, skuteczność jest najważniejsza. Skoro tych podobieństw z reklamą komercyjną jest tak wiele, to chciałabym też wiedzieć, czy reklamy społeczne również rządzą się pewnymi trendami. Jaka w związku z tym jest najbliższa przyszłość reklamy społecznej? Jakie trudne pytanie na koniec. No cóż, ja myślę, że w Polsce rzeczywiście czeka nas w najbliższych latach jednak podejrzewam powiew brutalności w reklamach społecznych, bo jesteśmy tutaj trochę za grzeczni i myślę, że jedna, druga, trzecia kampania przejdzie z hukiem i otworzy trochę bardziej, czy uchyli drzwi dla tych bardziej drastycznych środków w reklamie społecznej. Ktoś wreszcie powie, że trzeba walnąć pięścią w stół i że to są tak ważne rzeczy, że nie ma co owijać w bawełnę. Tak jest na całym świecie rozwiniętym gospodarczo i tak myślę, że będzie też i u nas. Chociaż mam nadzieję, że dla równowagi też ci, którzy lubią odwoływać się do emocji pozytywnych w reklamie społecznej, nie wypadną z gry i też będą kreatywni i też nas zaskoczą in plus i pozytywnie. No, oby tego dowcipu nie zabrakło nam Polakom. Tak. Sławek Wojtkowski, dyrektor Warszawskiej Szkoły Reklamy. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.